serdecznie podziękować pani pełnomocnik za wszystkie działania, które są takim wynikiem działania solidarności pomiędzy rządem a samorządem, bo każdy kryzys, który się pojawia, wymaga tego, aby właśnie ta solidarność pomiędzy przy współdziałaniu rządu i samorządu była realna. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te dodatkowe środki, które pozostają do dyspozycji samorządu. W moim przypadku, tak jak pani pełnomocnik powiedziała, ponad 6 milionów złotych, które przeznaczymy zarówno na inwestycje, które będą miały na celu minimalizację kosztów związanych z kosztami energii, a więc inwestycje w odnawialne źródła energii, ale również przeznaczymy te pieniądze na inwestycje związane z realizacją projektów, które realizujemy już w ramach Polskiego Ładu. I tutaj też pani pełnomocnik serdecznie dziękuję za te działania, wszystkie, które są podejmowane przez polski rząd w zakresie zmian, które zapewne zostaną przedstawione samorządom w najbliższych dniach, jeżeli chodzi właśnie o zasady realizacji projektów w ramach programu rządowego Polski Ład. Ja